Ale inaczej. Przykładowo, zgłaszę sobie normalnie osoby, co nie? I w ogóle po dłuższym czasie dopiero dostaniesz rangę. A jak dopiero masz tą przykładowo faworkę, nawet 2 miesiące max, łana faworka, pomocnik, na luziku kurwa poleci bez chujstwa. Wiesz co u mnie było tak? Tak, BTW. Mam teraz youtubera, nie? Jakbym poszedł na testera, na luziku by mi dali testera. Wiesz dlaczego? Bo kurwa chcą, żeby się pozbyć youtubera, w sensie takiego na przykład, nie? Żeby mi usunęli rank youtuber, bo muszę zrezygnować wtedy, nie? A jakby nie miał, to nie miałem. I wyobraź sobie kurwa, że naprawdę, i to naprawdę, ciągle mnie ignorowali, w sensie jak byłem na rekrutacji, wypierdalali mnie nawet. Kurwa, nic im nie robiłem, nic. Kurwa, dobrze się zachowywałem, pisałem, że tego nie pisał, kulturalny kurwa i w ogóle. Nie, on jest kurwa zły, on jest niedobry, on jest zjebany. I dlatego ja twierdzę kurwa, że dla mnie administracja jest kurwa dosłownie śmiechu warta na VH. Nie wszyscy to prawda, ale takie 60-70% śmiechu kurwa warta jest. Nie mam nic do Chaotika przykładowo, nie mam nic do Nofuka i w ogóle tej administracji niektórej, ale moderatorzy najwięcej kurwa odpierdalają? Nie, nie widać tego, bo kurwa zarabia serwer, a i chuj, to wyższa administracja się nie interesuje, no z wyższych, bo zarabia, nie? Dobra, to zasada jest administratora, zrobi dobrze serwer, okej, wszystko działa, dbać o serwer w miarę możliwie i dostawać z tego hajsik, dobra, okej, rozumiem. Ale kurwa, moim zdaniem powinni trochę zadbać o ten serwer jebany. Bo ja szanuję ten serwer ogólnie, ale kurwa ci powiem, że przez tą administrację każdy ma złe zdanie o tym serwerze. A nie? No bez kitu, każdy to powie, że jeżeli bym miał dobrze to powiedzieć, czyli nie serwer jest zły, i by dokładnie to powiedział, każdy by to kurwa powiedział przez administrację. Bo jakby inaczej, kurwa, administracja kurwa tutaj blednie. Mój kolega się starał na T0 i pogadał z gościem graczy. No, ale mordo, ja ci powiem tylko jedną. Tak i nie, w sensie nie zupełnie. Ja już tego nie mogę mówić, to jest już prywatna sprawa. To jest, nie mogę nawet na live tego powiedzieć, bo to jest już, szanuję i w ogóle nie mogę tego powiedzieć, to jest już prywatna sprawa. Także serio, naprawdę, dla mnie serwer jest spoko, ale administracja jest w chuj zjebana. Tak to powiem. I nie mogą od mnie złe zdanie powiedzieć, bo kurwa ładnie zgłaszałem pięknie, wszystko było zajebiście. Nie, kurwa jest chujowo. Bo taki kurwa, no nie wiem, Kubulek miał u mnie złe zdanie. Dobra, powiem przykładowo takie coś. Żeby był szczery, żeby nie miał nic za uszami, bo oczywiście taka osoba zawsze może być, że pierdoli na tą osobę, a sama nie jest lepsza. Dobra. Dawałem moderatorom trochę hajsu za to, że są w klanie. Okej, okay, to jestem winny, okej. Okay. Ale wiesz co, Kubulek odpierdolił? Już wam teraz mówię. Dostał ode mnie kaskę za bycie w klanie, nie? Potem źle zrobiłem, bo miałem tam przelew comiesięczny, nie? Powiedziałem, żeby kurwa z powrotem mi to sprzelał. Po jakimś chwilowym czasie do niego napisałem mi w ogóle. I później z nim gadałem, że wy kurwa mi to z powrotem przelał tą kasę, bo kurwa mi się natychmiastowe miałem, bo wtedy miałem coś szkodziło mi z telefonem, nie? I wyobraźcie sobie, co Kubulek, taka prawda o nim jest. Kubulek takie coś kurwa zrobił. Wziął sobie hajsik, bo powiedział takie coś. Dobra, każdy, rozumiem, że hajsik jak hajsik, każdy sobie zgarnie i w ogóle. Ale błąd zrobił to. Chuja ostro leciał. Bo tak naprawdę
powiedział, już wydałem. A dosłownie jak kurwa mógł wydać, jak dosłownie nawet 2 minuty temu, kurwa, 2 minuty później do niego. W sensie on mi to sam powiedział i 2 minuty później, kurde, wszystko z nim gadałem. Także już wydałem, oczywiście. A później, kurwa, co? Się dowiedziałem, że on naprawdę nie widział tego, tylko miał.